Hejka moje drogie, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmem. Dzisiaj będzie film o oczyszczaniu twarzy, o żelach do oczyszczania twarzy. Jak widzicie, staram się Wam nagrywać jak najwięcej filmów. Pokażę Wam tylko te żele tak naprawdę, które według mnie są godne polecenia. Tych, których nie mam, to gdzieś Wam dopowiem. Na przykład nie mam tu żadnego żelu do mycia twarzy, ani pianki, stopy, a Taupe według mnie ma bardzo fajne żele. I w Taupe każdy produkt do oczyszczania stopy, który miałam, był bardzo fajny, więc tu Wam od razu już na wstępie mogę powiedzieć, że nie mam tu nic Taupe na tą chwilę. Ale ogólnie tą Taupe Wam bardzo polecam. Ja szczególnie, wiecie, tą Taupe możecie bardzo często w super cenach dostać w Super Farm, naprawdę, czy też czasami w Hebej są bardzo fajne promocje na Taupe. I dziewczyny, wszystkie żele, które tutaj Wam pokazuję, bardzo lubię i wszystkie je Wam polecam, ale wiecie jak to jest, coś się lubi bardziej, coś mniej, więc będę zaczynała od tych takich, wiecie, no w ogóle ekstra, po te, które bardzo lubię, ale troszkę mniej od tamtych, dobra? Dobra, więc pierwszy, to jest najświeższy, który Wam z całego serducha polecam. To jest żel do mycia twarzy Sensu Mare Algo Pure i to jest po prostu, pokażę Wam teraz kilka bardzo podobnych żeli właśnie, one wszystkie będą bardzo, bardzo podobne. Natomiast to jest najświeższa rzecz, więc Wam od razu o tym mówię. Przepięknie oczyszcza, ale jest bardzo łagodny, bardzo delikatny, nie ściąga, nie wysusza, nie podrażnia. Więc to jest coś, nawet jak myjecie tą skórę, to czujecie, jakby on Wam tam łagodził jakieś ewentualne podrażnienia, wysuszenia. Wiadomo, że on nie nawilża, no umówmy się, żele do mycia twarzy też nie mają nawilżać, ale po prostu nie ściąga. Takie daje Wam uczucie łagodzenia nawet, więc naprawdę świetna sprawa. To w ogóle idzie w tej chwili na pierwsze miejsce. W tej chwili to jest mój ulubiony żel, bo jest po prostu też najnowszy. Teraz go cały czas używam na dzień, na noc, zmywa makijaż. No jest naprawdę ekstra. Świetny żel, bardzo delikatny, bardzo przyjemny. Także tutaj wiecie, no o żelach też się nie ma co jakoś mocno rozwodzić, ale ten jest naprawdę świetny. Drugim bardzo podobnym żelem, powiem Wam, że naprawdę dałaby mnie bardzo, bardzo, bardzo blisko siebie. Mokosz jest trochę droższy, no tutaj co wolicie. Różnią się opakowaniem, różnią się cenami, bo ten jest około 20 zł tańszy od Mokosza, więc co tam wolicie. Ale mniej więcej to jest ten sam schemat, czyli bardzo ładne oczyszczenie. Ale nie ma tego uczucia ściągnięcia, nie ma uczucia wysuszenia, nie ma skrzypiącej skóry, nie ma podrażnień, wręcz jest takie uczucie kojenia, łagodzenia też po tym Mokoszu. Piękna butelka, piękne opakowanie, szkło, ale jest to mniej praktyczne niż tuba, więc co wolicie, to już mówię, to już sami sobie kierujecie się swoimi wartościami. On jest taki, widzicie, wydawałoby się, że jest dosyć płynny, natomiast jest bardzo wydajny ten żel. No też go uwielbiam, powiem Wam, że to też jest, no po prostu uwielbiam ten żel z Mokosza. Jest cudowny, bo wiecie, to jest to, kiedy używacie takich normalnych żeli standardowych i nagle użyjecie żeli, które podczas oczyszczania dają Wam uczucie takiego ukojenia. To jest w ogóle przejście na inny poziom oczyszczania skóry. I to jest tak, że przez to, że te żele są takie kojące, daje Wam takie uczucie łagodzenia, to Wy macie ochotę też dłużej wykonywać to oczyszczanie twarzy, więc też dokładniej oczyszczacie tą skórę, ale ten żel nadal nie jest drażniący. Więc to jest po prostu czysta przyjemność, ta konsystencja takiego żelu. Czujecie, jakby ten żel był nawilżający. To jest bardzo przyjemne dla skóry. Naprawdę, jeżeli nie używałyście żadnego z tego typu żeli, które Wam pokażę tutaj, takich kojących, to możecie jeszcze nie rozumieć, o co chodzi, ale to jest naprawdę coś cudownego, także ten Mokosz też Wam z całego serca polecam. Ten Mokosz pachnie delikatniej, tak, nie wiem, ciężko mi też powiedzieć. To nie do końca jest zapach figi, tu bardziej trochę jakby olejek migdałowy wyczuwam, tak bardziej w tą stronę. Cudowny, naprawdę to też jest cudowny żel ten z Mokosza. Kolejny bardzo fajny żel to jest żel Babo. I to jest moje drugie opakowanie, które w tej chwili, nie wiem czy już widzicie, mam zużyte no ponad połowę tego drugiego. Opakowanie bardzo podobne tutaj, jak widzicie, do Mokosz. Cena to jest porównywalna cena do Sensu Mare. I ten żel jest praktycznie to samo, co powiedziałam o Mokoszu, mogę powiedzieć do Babo. Czyli super oczyszczenie przy jednocześnie takim kojącym, łagodzącym efekcie. On jest trochę bardziej gęsty, jest, dziewczyny, to jak ten żel jest wydajny. Jeżeli szukacie czegoś najbardziej wydajnego na świecie, to polecam Wam Babo. Bo ten żel jest praktycznie nie do zużycia. To, że ja zużywam drugą butelkę, to też to, że wiecie, ja też z Bartkiem tego żelu używam. No i go po prostu uwielbiam. Uwielbiam ten żel, ale no, widzicie, ja tutaj cały czas coś też dla Was nowego testuję. I to jest faktycznie delikatny żel do mycia twarzy, czyli super skuteczne oczyszczenie, ale przy tym delikatne dla skóry. O Babo też już Wam mówię od bardzo, bardzo, bardzo dawna i to jest też znakomity kosmetyk, więc jeżeli macie ochotę, to tutaj jak najbardziej to Babo Wam mogę z całego serducha polecić.
I kolejny, który jest na równi z trzema poprzednimi, czyli tak naprawdę to wszystko, co powiedziałam Wam o tamtych, to samo mogę powiedzieć o tym Bandy, to jest ta seria Eco Friendly Care i to jest tonizujący żel do mycia twarzy. pH tu jest około 5, więc bardzo fajnie, biodegradowalny. Tutaj macie pompkę, zabezpieczenie, więc tutaj to jest też mniejsze opakowanie, bo ono ma 90 ml, on jest mniejszy, więc on na przykład na podróże jest super. No bo mokosza czy babo, no serio, ja z nimi nigdy nie podróżowałam, bo się boję z tymi pompkami, bo to jest niewygodne, bo to jest ciężkie i tak dalej. Natomiast ten do podróżowania jest super i tamte miały taką konsystencję po prostu rzadkiego żelu, a ten Bandy jest taki trochę bardziej jak taka galaretka bardziej, jak kisiel, bardziej w tą stronę, taka bardziej konsystencja żelu. Też bardzo delikatny zapach, praktycznie on jest niewyczuwalny wręcz, taki bardziej nawet, no nie to, że apteczny, ale praktycznie on jest bezzapachowy i też czujecie wręcz ukojenie, takie łagodzenie. Zero uczucia ściągnięcia, piękne oczyszczenie, ale wręcz przy oczyszczaniu czujecie jak taki jakby nawilżający kompres, jakiś taki delikatny był na skórze, także to też jest naprawdę fajna sprawa. To też dostaniecie właśnie stacjonarnie w Hebe, na stronie Bandy, w wielu miejscach tak naprawdę już teraz te kosmetyki Bandy są dostępne. To jest też świetny żel do oczyszczania twarzy i wiem, że wiele z Was go bardzo, bardzo lubi. Słuchajcie, taka złota moja czwórka. Totalnie najlepsze żele do oczyszczania skóry, które bardzo wyróżniają się ze wszystkiego innego, co jest na rynku. Naprawdę coś cudownego. I teraz przejdziemy do kolejnego żelu, który też bardzo, bardzo lubię. I to jest żel z marki Pyeongkangyul. Nie wiem, czy to widzicie, ale to jest ta azjatycka marka. Wiecie, póki są zapasy w jakichś sklepach internetowych, to okej, bo też nie wiadomo, wiecie, jak to z tym transportem z Chin teraz będzie. Wiadomo, ten wirus się nie przynosi. Nie wiem, po prostu nie wiem, jak to będzie, ale póki to jeszcze gdzieś jest i może chcecie sobie kupić właśnie, to jest dobry czas, żeby się teraz te azjatyckie kosmetyki zaopatrzyć, no bo nie wiadomo, jak to będzie. Transport nie jest wstrzymany, to się niby nie przenosi, wiadomo, że na opakowaniach tam do 48 godzin chyba może żyć, więc ze spokojem, nie zarazicie się, a na pewno tym, co na chwilę obecną jest w sklepach, więc możecie to bezpiecznie na pewno kupować, ale nie wiadomo, słuchajcie, nie wiadomo, jak to będzie, wiecie, z tymi fabrykami w tych Chinach i tak dalej, także nic nie wiadomo, więc jeżeli macie ochotę na te azjatyckie rzeczy, to myślę, że to jest jeszcze dobry moment, póki to w sklepach jest, żeby zrobić sobie zapas. I to jest właśnie taka oczyszczająca pianka z Pyeongkangyul. I to jest kosmetyk, który od razu, uwaga dziewczyny, bo ja za pierwszym razem zrobiłam ten błąd. Ja go wycisnęłam za pierwszym razem tyle, ile standardowo wyciskacie żel do mycia twarzy. I nie mogłam tej piany ogarnąć. To jest tak niepozorny kosmetyk, bo to bardziej jest, jak to wyciśniecie, nie wiem, czy to widzicie, to jest taki krem. Bardziej wychodzi Wam po prostu krem. Nie żaden żel, nie żadna pianka, tylko krem. I żeby umyć skórę, twarzy, szyi tutaj ogólnie, wystarczy Wam tak naprawdę ilość, wystarczy Wam taka ilość jak ziarenko grochu. Naprawdę, uwierzcie mi. Bo to jak weźmiecie z wodą, to się z wodą przemienia w tak obfitą pianę i w tak mocną pianę, że uwierzcie mi, ziarnko grochu starcza. I naprawdę zapamiętajcie to, ziarnko grochu, bo jak nałożycie tego więcej jak standardowego żelu, to nie ogarniecie. Umyjecie się całe. Dosłownie całe ciało byście umyły taką ilością jak standardowego żelu. Więc tutaj to jest to, wydajność to już jest w ogóle hardcore. Natomiast to jest rzecz, która bardzo mocno oczyszcza skórę. I to jest tego typu preparat, który zostawia Wam skórę skrzypiącą. Więc ja go używam albo wieczorami, albo co któryś dzień, nie za często, bo na przykład po tym kosmetyku czuję, że moja skóra jest ściągnięta i po tym kosmetyku czuję bardzo mocne oczyszczenie. Ale czasami, na przykład, kiedy mam jakiś mocny makijaż, to ja lubię poczuć takie mocne oczyszczenie. Więc tutaj na pewno nigdy go nie stosuję rano, bo ja na rano lubię takie delikatne, właśnie kojące żelety, co Wam pokazałam przed chwilą. Natomiast jeżeli Wy nie lubicie takich delikatnych, łagodzących i tak dalej, tylko lubicie, wiecie, takie mocne oczyszczenie, to będzie super kosmetyk. Tylko pamiętajcie, że wtedy musicie też ładnie stonizować skórę i dbać o jej nawilżenie. To jest bardzo ważne. Tonik zawsze jest ważny, ale po takich produktach też w ogóle nie ma opcji, że zapominacie o tonikach i właśnie musicie bardzo mocno dbać o nawilżenie skóry i uważać, żeby nie przegiąć. Ale pianka jest ogólnie, no to jest sztosik. To jest naprawdę sztosik i pod względem wydajności i tak dalej, jak macie cery tłuste, to będzie fajne. Tylko pamiętajcie o nawilżaniu przy tego typu produktach. Kolejny, bardzo fajny kosmetyk, ale niestety drogi, ale to jest naprawdę też coś świetnego, dziewczyny. To jest Skahin, jak wiecie, tą markę bardzo lubię. Ona jest w tej chwili bardzo trudno dostępna. Ja znalazłam jeszcze jeden sklep internetowy, który posiada kosmetyki marki Kahina w swoim asortymencie, więc Wam podlinkuję to. To jest też coś takiego, czego żaden inny kosmetyk, który mam, tutaj mam, nie jest taki, widzicie? To jest jak mleczko do makijażu, myślę, że to doskonale widać. Natomiast to właśnie z wodą,
O, i to tak pięknie pachnie, ale to pachnie takim, wiecie, roślinnym kosmetykiem. To, jak to cudownie oczyszcza wszystko. I ten kosmetyk nawilża skórę. I tu macie oczyszczanie z nawilżaniem 2 w 1. Coś wyjątkowego, ja mówię, to jest droższy kosmetyk, ale jak tylko was dziewczyny stać, macie cerę suchą, macie cerę, która lubi się odwadniać, lubicie kosmetyki, które bardzo fajnie nawilżają skórę przy oczyszczaniu już, kiedy tutaj naprawdę czujecie ten efekt kojący, nawilżający, no po prostu boski. Ten kosmetyk jest cudowny, ale jest droższy. Ale jak tylko was dziewczyny stać, to naprawdę wam polecam. Ja w ogóle na maksa żałuję, że na przykład Lash Botanicals i Creamy nie ma jeszcze takich preparatów do mycia twarzy, wiecie, oczyszczających, bo to w ogóle też będą sztosy. Jak te marki kiedyś coś takiego wypuszczą, to będą na pewno sztosy. Natomiast na tą chwilę Kahina to jest naprawdę świetny skład, cudowne działanie, wyższa cena, ale to jest coś naprawdę znakomitego. Jak tylko was stać dziewczyny, to naprawdę polecam, bo to jest w ogóle też zupełnie inny wymiar tego wszystkiego. To jest nawilżenie z oczyszczeniem 2 w 1, konsystencja, zapach, no taka też odrobina luksusu i czujecie ten luksus naprawdę w tym kosmetyku, ale warto. Naprawdę uwierzcie mi, że on jest wart swojej ceny. I teraz przechodzimy do kolejnych, które też bardzo, bardzo, bardzo lubię. To są dwa żele, dwa preparaty w sumie z Bandy, bo pierwszy to jest pianka, której mam już ponad połowę zużytą, że nawet mi tu wszystkie napisy zeszły, bo ona ze mną podróżowała, bo to jest bardzo fajne do podróżowania. I to jest taka edycja limitowana, bo to była pianka chyba z ogórkiem, nie, z białą herbatą, sorki. I ona chyba na stałe w Bandy nie jest dostępna. Sprawdzę na stronie i dam wam znać. Ale one raz na jakiś czas jako taka edycja limitowana wychodzą i wtedy dziewczyny polujcie. Wiem, że to też chyba było przez jakiś czas w Hebe, w jakiejś takiej naprawdę fajnej tam około 20 zł cenie. Więc jak tylko coś takiego wyjdzie z Bandy, to polujcie, bo te pianki do mycia twarzy z Bandy są super. Ja poszukam, czy to jest na stronie, jak tak to wam podlinkuję, ale właśnie wydaje mi się, że to było limitowane. Ale świetnie oczyszczała, a przy tym była łagodna. Także no wiecie, dla mnie to jest ważne, żeby żel, który oczyszcza, był łagodny. No ten nie jest łagodny. Ten z Pink & Gul nie jest łagodny, ale to wiecie, jeden taki agresywniejszy, mocniejszy można mieć. Natomiast pianka z Bandy jest świetna i tak samo to wam bardzo polecam. To jest w stałej ofercie Bandy, też już połowa opakowania zużyte. Ja tego mam dużo. Dziewczyny, żeby was nie pokusiło, żeby mieć 7 czy 8 żeli do mycia twarzy, bo to nie jest dobre, ale pamiętajcie, że ja to dla was testuję. Ja bardzo często z Bartkiem się dzielę, później na przykład jak potestuję i wchodzi mi coś innego, bardzo podobnego, to ja na przykład wcześniejszy kosmetyk oddaję mojej mamie, który jest gdzieś tam do połowy zużyty, więc to u mnie się nie marnuje, nie bójcie się, ale no testuję to dla was bardzo mocno. I to jest żel, którego też już mam drugie, jak nie trzecie opakowanie i to jest Bandy Pure Care i to jest morski żel oczyszczający do twarzy. I kolejna sprawa. Ona jest bardzo fajny, gęsty, bardzo wydajny kosmetyk, niedrogi kosmetyk, który ładnie oczyszcza, ale nie wysusza tej skóry, nie podrażnia jej. Naprawdę też bardzo fajna sprawa i to dostaniecie też w Hebe, na wielu promocjach, na stronie Bandy. Bardzo dobry kosmetyk, dziewczyny, tu wam głową. Naprawdę serdecznie polecam. Kolejna sprawa, kolejny żel, który też bardzo lubię, to jest Liren. Jako myjący, on jest taki rzadszy, on jest średnio wydajny, bym powiedziała, bo mnie się już kończy, bo jest dosyć rzadki. Ale umówmy się, on na promocji chyba za 13 zł go możecie kupić, więc no, tą wydajność ja jestem w stanie w 100% wybaczyć. I znów, bardzo ładnie oczyszcza, a przy tym jest łagodny, także myślę, że tutaj nic więcej od niego naprawdę nie ma co wymagać. Fajny skład, 98% składników pochodzenia naturalnego. Te opakowania chyba też są, wiecie, tam biodegradowalne, czy tam z recyklingu. Mają tutaj certyfikaty, także naprawdę powiem wam, że jak na to, co możecie dostać w drogerii... Czekajcie, może troszkę nas... Jaśnie. Na to, co możecie dostać w drogerii, to naprawdę to Liren wam z całego serducha polecam, bo jest świetne, w super cenie. Także to możecie w bardzo fajnej cenie dostać. I coś, co też bardzo lubię i też wam bardzo polecam, to, że jest też droższa sprawa, ale bardzo fajna pianka. I powiem wam tak, ja na przykład takie pianki, widzicie, trochę tych pianek u mnie się pojawia, a miałam jeszcze więcej, tylko już pewnie właśnie mamie poddawałam, czy tam komuś innemu, jakieś inne z innych marek pianek, pianki. Ja bardzo lubię formę pianki, jeżeli chodzi o oczyszczanie skóry, szczególnie rano, bo się spiesza. Ja się rano jestem ciągle, zawsze w niedoczasie rano i rano się bardzo mocno śpieszę. I dla mnie preparat w piance to jest już takie skrócenie czasu, bo od razu wyciskam i już mam pianę i już myję. Czyli nie muszę doprowadzać do spienienia tego preparatu, tylko od razu już mam piankę, plus do tego te pianki często są bardzo delikatne. Więc też takie, wiecie, ja bardzo lubię właśnie rano oczyszczać delikatnie skórę, bo w sumie tylko muszę zmyć kosmetyk, który miałam gdzieś tam wieczorem na skórze, więc
to oczyszczanie nie musi być jakieś mocne. Dlatego ja bardzo, bardzo lubię właśnie formę pianki jako oczyszczanie na dzień. Czy musicie mieć osobny żel do oczyszczania na wieczór i na dzień? Absolutnie nie i Was wcale do tego nie namawiam. Natomiast jeśli tylko macie ochotę, to jest to fajna opcja, żeby rano sobie czymś na przykład delikatnym tylko oczyszczać skórę, a na przykład wieczorem czymś mocniejszym, no to oczywiście. Natomiast słuchajcie, ten Bandi, Mokosz, Babo, Sensomare, Kahima, no to są preparaty, które Wam ze spokojem na dzień i na wieczór będą idealne. Pyeongchang-gul to jest jedyna z tych wszystkich rzeczy, którą jakoś szczególnie rano bym nie polecała, no bo według mnie to jest za mocne, tym bardziej dwa razy dziennie stosowanie takiego mocnego żelu to na pewno nie jest dobre dla skóry, więc tu Wam od razu o tym mówię. Nadal uważam, że to jest świetny kosmetyk, ale na pewno nie na dwa razy dziennie, to Wam od razu mówię. Więc jeżeli go chcecie mieć na wieczór, no to tutaj ja już bym Wam radziła, żebyście na rano miały jakiś delikatny żel oczyszczający, albo tylko po prostu wiecie, wodą i później tonikiem tą skórę, żeby dwa razy dziennie takich mocnych żeli oczyszczających nie używać, bo to na pewno nie jest dobre. Ale właśnie ten, to jest też bardzo fajna sprawa, to jest Nuxe i to jest pianka micelarna do oczyszczania twarzy z płatkami róży. I ja ją kupiłam, pamiętam, na promocji Superfarm za 20 albo 29 zł, więc to też nie jest droga sprawa. Pięknie pachnie różą, jest bardzo delikatna, taka kojąca, ładnie robi to, co ma robić i ten zapach jest... Ojejku, jest przepiękny ten zapach, ale to musicie lubić, taki kwiatowy, różany zapach, ale dla mnie jest naprawdę super, bardzo fajny kosmetyk, naprawdę go bardzo, bardzo lubię, po prostu jak on też, ten zapach powoduje, że przyjemnie mi się go używa, także też jak go spotkacie na przykład w Superfarm czy gdzieś indziej w promocji, to naprawdę jest warte na pewno Waszej uwagi. I jeszcze dwa już takie, wiecie, tak już pod koniec te żele, ale też bardzo fajna sprawa, to jest Senel, żel do mycia twarzy delikatny i to faktycznie jest delikatny żel, czyli znów ładnie oczyszcza, ale przy tym jest delikatny, tutaj wiecie, no dużo więcej mówić nie muszę. Bardzo fajny skład tutaj jest, ogólnie kosmetyki Senel to są bardzo fajne składy, bardzo fajne kosmetyki, polska marka, więc też... Bardziej tutaj macie małe opakowanie, więc też pompka stop start, że tak powiem, że możecie z tym podróżować, nic Wam się z tym nie stanie. Także jak najbardziej. Ta marka też co jakiś czas wypuszcza nowości. Ja już dawno żadnych nowych kosmetyków Senel w sumie nie sprawdzałam, ale ten żel, bo to już jest ostatni kosmetyk Senel, który mi został, to jest bardzo fajny jest ten żel, także też Wam go mogę polecić. Jak gdzieś tam będziecie miały okazję go kupić albo będziecie się kiedyś nad nim zastanawiały, to ten żel z Senel też Wam bardzo polecam. No i L'Oreal, to już został tak na koniec, ponieważ mam go, najprawdopodobniej go komuś przekażę, bo on jest jeszcze dobry. I to jest ten żel z glinkami. I to jest też taki jedyny, nie mam żadnego innego tego typu preparatu, że macie żel oczyszczający z glinkami. I on jest fajny, ale też nie do końca zawsze mi to pasowało. Po pierwsze zapach i tutaj chyba... Ten zapach mi właśnie tak średnio pasował. Ja nie do końca przepadam z taką konsystencją past trochę do mycia. Takich, wiecie, bardziej gęstych, które nie tak łatwo się z wodą nie łączą i nie pienią, czy tam nie zmywają. Nie do końca ta konsystencja do mnie przemawia. Nie lubię takich past peelingujących, tego typu preparatów, więc może dlatego ten żel z L'Oreal jakoś tak super ekstra mi nie przypadł do gustu, jakoś tak... super, hiper, jak te wszystkie pozostałe. Natomiast i tak uważam, że to jest bardzo dobry kosmetyk, bo robi to, co ma robić. To już jest Wasza sprawa, czy kupujecie kosmetyki L'Oreala, czy nie, to ja się w to mam nie wtrącam, ale jeżeli byście się nad nim kiedyś bardzo zastanawiały, to uważam, że jest okej. Natomiast no, nie do końca wiecie. Mój klimat, ale ogólnie oczyszcza dobrze, ma tutaj kaolin, więc jeżeli macie cerę tłustą, to on będzie dla Was, myślę, bardzo fajny. Więc jeżeli właśnie jesteście taką posiadaczką cery tłustej, trądzikowej i chcecie coś dla siebie, to myślę, że właśnie warto na przykład sięgnąć tutaj po to. Te wszystkie inne żele też będą dla Was dobre, ale tutaj dodatkowo macie tą glinkę, która też troszeczkę będzie Wam wpływała. Wiadomo, to jest krótka chwila, ale zawsze, zawsze coś, także też tutaj dodatkowo powinna wpływać. Ten skład nie jest najgorszy jak na L'Oreal tutaj. Też to Wam od razu mówię, to nie jest naturalny kosmetyk, ale ten skład jak na L'Oreala, to akurat tutaj powiem Wam, że jest naprawdę okej. No, także jeżeli macie faktycznie taką cerę problematyczną, tłustą, to myślę, że tutaj jak najbardziej możecie po to sięgnąć. To ma też eukaliptus, olejek eukaliptusowy, także naprawdę spoko, wydajne, gęste. Też Wam mogę to polecić. Może nie trochę właśnie mój klimat, bo ja wolę pianki, takie delikatniejsze konsystencje, tak jak widzicie to, co Wam tu pokazałam, ale uważam, że kosmetyk jest naprawdę dobry. Także to tyle. Dajcie znać, czy taki film Wam się pokazał, taki podobał. Ale może piszcie, jakich kosmetyków jeszcze przegląd byście chciały zobaczyć, to postaram się to dla Was nagrać.